koniec wakacji, czyli ostatni wolny dzień, który zapowiada nam znowu wrzesień i szkołę. W sumie jest to dzień, w którym bardziej się przygotowujemy do szkoły, przykładowo ogarnia się plecak albo prasuje się strój galowy. Nie wiem, czy tylko ja tak miałem, ale te wakacje minęły strasznie szybko i w sumie nic większego jakoś w nie nie zrobiłem. Jedynie nagrywałem, pojechałem na 5 dni wakacji oraz odwiedziłem 3 razy Warszawę. Mam nadzieję, że ten rok szkolny minie mega szybko, bo jest jednym z najkrótszych lat pod względem ilości dni, kiedy chodzimy do szkoły. Ha, ha, ha! Znowu dzieciaki będą się uczyć!